Podpisane w 1957 roku traktaty rzymskie były przedsionkiem Unii Europejskiej. Konsekwencją jednego z traktatów było powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a następnie w 1992 Unii Europejskiej, do której Polska dołączyła po 12 latach. Dzisiaj jest rocznica podpisania traktatów, a od 1972 roku takim nieoficjalnym, ale właściwie używanym hymnem Unii Europejskiej jest Oda do Radości. Właśnie to, co będziemy teraz słuchać, a być może i śpiewać, jak ktoś potrafi, mam nadzieję, że będziemy również śpiewać. Ta pieśń napisana przez Fryderyka Schillera, słowa Fryderyka Schillera do muzyki Ludwika van Beethovena. I nawet był taki okres, kiedy Niemcy myśleli, te Niemcy powojenne już, myślały o tym, czy nie byłby to dobry hymn Niemiec. Ale oczywiście zrezygnowano z tego i od, tak jak mówię, od 1972 roku Oda do Radości jest hymnem Unii Europejskiej. W każdym kraju mamy swoje tłumaczenia, w Polsce jest kilka tłumaczeń, kilka też wersji śpiewanych, no dzisiaj będziemy jedną z nich tutaj śpiewać, nucić, słuchać. Jak zaznaczają organizatorzy, wspólne odśpiewanie unijnego hymnu to wyrażenie przywiązania do europejskich wartości, praworządności, wolności słowa i praw człowieka, które obecnie są tym bardziej ważne, zważywszy na wojnę u naszego wschodniego sąsiada. Jasno,